tych trudnych, ubogich duchowo czasach wielu katolików poszukuje szczególnych znaków i zapewnień o pomocy z nieba. W tym celu sięgają oni wzrokiem daleko, do treści przekazywanych przez świętych z całego świata i wszystkich wieków. W efekcie znane są nam liczne popularne cuda, wizje mistyczne czy proroctwa. Niewielu tymczasem ma świadomość, że takich właśnie darów Pan Bóg udzielił również jednemu z naszych rodaków, zmarłemu w ubiegłym wieku, wybitnemu, a tak mało znanemu kapłanowi. Niewielu słyszało o tym, że została odsłonięta przed nim tajemnica nadchodzącej wówczas mrocznej przyszłości Kościoła Świętego. To doświadczenie wywarło na nim wielki wpływ. Tak silnie wyryło się ono w duszy młodego księdza, że kolejne lata jego życia przepełnione były już tylko nieustającą działalnością apostolską. Nauki, które głosił, przyciągały tak liczne zastępy wiernych, że aż na 2 godziny przed nabożeństwem kościół sióstr karmelitanek na Łazarzu w Poznaniu pękał w szwach, a do spowiedzi i komunii świętej garnęły się tłumy. Sługę Bożego, księdza doktora Aleksandra Rzychlińskiego, już u samych początków jego ciężkiej kapłańskiej drogi można uznać za postać niezwykłą. Jego szlachetne serce, choć liczyło wtedy zaledwie 24 lata, przy sprawowaniu po raz pierwszy najświętszej ofiary w wiejskim kościółku rodzinnego u Zarzewa w lipcu 1913 roku pałało czystym pragnieniem oddania się w całości na służbę Bogu. Obecni wierni obserwować mogli, jak drżący ze wzruszenia neoprezbiter, celebrując liturgię, wkracza na trwającą do śmierci drogę Bożego Ofiarnika. Tego dnia nie wiedział jeszcze, jak wiele przyjdzie mu na tej drodze wycierpieć. Gdy nadszedł sierpień 1926 roku, ksiądz Rzychliński liczył na ten czas 37 lat. Od przeszło 8 lat pełnił funkcję wykładowcy i profesora teologii dogmatycznej w seminarium duchownym w Poznaniu. Wtedy to w jego życiu nastąpiło wielkie przeżycie duchowe z rzędu tych, których Bóg udziela duszom szczególnie przez siebie wybranym, a którego szczegóły znamy z relacji naocznego świadka tego wydarzenia. Prałat Rzychliński przebywał w swoim pokoju, w nieistniejącej już części budynku poznańskiego seminarium. Pogrążony w jakimś dziwnym, niecodziennym stanie duszy, wzywał do siebie kolejno jednego, drugiego i wreszcie trzeciego kleryka. Gdy w pokoju zjawił się ten ostatni, prałat odrzekł: tak, ciebie potrzebuję. Długo rozmawiał z nim o obecnych potrzebach Kościoła i o tym, jak gorąco winien się za Kościół modlić. Wreszcie z ust jego wyszła tajemnicza prośba, aby pozostawiono go w pokoju samego. Minęły 2 godziny, a ksiądz Rzychliński nadal nie wychylił się zeń ani na chwilę. Zaniepokojeni sytuacją klerycy wezwali przełożonego, aby sprawdził, czy z prałatem nie dzieje się nic złego. Ten, uchyliwszy drzwi, ujrzał, jak ksiądz Rzychliński ocknął się w tym samym momencie ze stanu omdlenia, w którym zdawał się znajdować. To nic, powiedział. Słabo mi się zrobiło. I całe zdarzenie nie odbiło się większym echem. Dopiero po kilku latach ten świątobliwy kapłan zechciał wyjawić wspomnianemu wcześniej klerykowi, który później został jego powiernikiem, co rzeczywiście miało tego dnia miejsce. Wyznał mu, że wówczas Bóg ukazał mu prawdziwy stan Kościoła Świętego. Widok ten był tak straszny i bolesny, że opuściły go siły i zemdlał. Co jednak ważniejsze, bohaterski kapłan złożył po tym wydarzeniu ofiarę z życia w intencji otrzymania dla Kościoła świętych kapłanów. Ofiara ta najwyraźniej została przyjęta, gdyż jak zrelacjonował wspomniany kleryk, życie ojca Rzychlińskiego stało się nieprzerwanym pasmem cierpień fizycznych i duchowych. 19 lat później, przeżywszy je wszystkie, w ostatniej chorobie wspomniał pamiętne widzenie z 1926 roku, jakby potwierdzając, że gorzki kielich został już wychylony do samego dna. Od tamtej pory
dostrzegłszy jeszcze wyraźniej, że jedynym ratunkiem dla Kościoła jest Boże miłosierdzie, stał się gorliwym apostołem nabożeństwa do serca Jezusowego. Jego płomienne kazania pobudzały rzesze wiernych do nieustannego nawracania się, a każdy pierwszy piątek miesiąca był w poznańskim kościele pod wezwaniem Serca Bożego uroczystym świętem. Wszystkie trudy, jakie znosił, były osładzane przez Zbawiciela. I tak na przykład opowiadał o swoim mistycznym przeżyciu, gdy leżał w szpitalu po operacji. Przez kilka dni po operacji byłem między życiem a śmiercią. Tętno biło we mnie tak słabo. Nie mogłem wykonać najmniejszego ruchu ani znaku. Gdy do mnie mówiono, dochodziło to do mojej świadomości, ale dopiero po kwadransie byłem w stanie wyszeptać jedno słowo odpowiedzi. Miano mnie więc za nieprzytomnego. Tymczasem wcale tak nie było. Wielkie tajemnice niepokalanego poczęcia i wcielenia, był to bowiem czas Adwentu, pochłaniały moją uwagę. Trudno mi wyrazić, jak niezmierzone horyzonty otwierały się przed moją duszą. Co odczuwałem, co przeżywałem, da się streścić w tych słowach świętego Pawła. Tak, żyć tylko samemu Bogu, dla Jego służby i chwały, bo wszystko inne jest nicością. Ksiądz Rzychliński głęboko przeżył również klęskę ojczyzny, gdy nadeszła wojna. Bolał z żalu na wieść o tragicznych przeżyciach braci kapłanów z terenów okupowanych przez III Rzeszę. Doczekawszy wyzwolenia Polski w 1945 roku, wkroczył w okres ostatnich miesięcy swojego życia. Z sercem przepojonym duchem ofiary, leżąc na łożu śmierci, rozciągał od czasu do czasu ręce jak Chrystus, gdy przybijano go do krzyża i cichym głosem powtarzał: trzeba cierpieć. Z bladym obliczem, językiem i ustami spalonymi na skorupę z pragnienia, które niemożliwym było ugasić, ostatniej nocy, jaką miał przeżyć na tej ziemi wygnania, zwrócił się do swojego przyjaciela, pytając: czy jesteś tu? Potem, jakby wsłuchany z natężeniem w jakiś głos płynący z oddali, odpowiedział twierdząco kilka razy, mówiąc: dobrze, dobrze, rozumiem, doskonale, doskonale. Po chwili zwrócił się znowu do obecnego obok kapłana z prośbą: powiedz moim księżom w seminarium, że jutro w południe już nie będziemy razem. Tej ostatniej nocy rozegrała się w duszy umierającego ciężka walka duchowa. Z wysoko podniesionymi brwiami wyrzekł cicho: gdyby nie było Chrystusa, te cierpienia byłyby straszne. Czym wprawił w struchlenie świadka tej sceny. Po półgodzinnym starciu z wrogiem duszy jego twarz przybrała wyraz nadzwyczajnej pogody, a on sam zaświadczył, że w trudzie pocieszył go sam Zbawiciel. Około południa rozpoczęło się konanie księdza prałata. Jego bliski przyjaciel, w towarzystwie przybyłych wcześniej księży z seminarium i alumnów, rozpoczął modlitwę Salve Regina. Przy słowach Et spes nostra salve, co znaczy i nadziejo nasza, witaj, zatrzymał się. W tej chwili ksiądz Rzychliński powtórzył to ostatnie wezwanie i wpatrzony w wizerunek Matki Najświętszej odszedł do wieczności. Niezwykła historia życia ojca Rzychlińskiego jest bez wątpienia poruszającym świadectwem. Potrzeba jednak pewnego wysiłku, by dostrzec, gdzie leży jej sedno. Wszystkie, w rodzaju wspomnianych wcześniej doświadczeń mistycznych, są widzialnym skutkiem działania Bożego wobec nielicznych wybranych dusz, z których każda odznaczała się prawdziwą świętością. Świętość ta z kolei możliwa jest do osiągnięcia tylko dla tych, którzy ukochają ze wszystkich sił nie cuda, nie duchowe pociechy, ale depozyt świętej wiary katolickiej, powtarzając za świętą Teresą od Dzieciątka Jezus, że gotowi są oddać życie za każdy pojedynczy jej artykuł, a siebie samych poświęcą na ofiarę za chwałę Kościoła Pańskiego. Niech żywot sługi Bożego księdza Aleksandra Rzychlińskiego stale przypomina nam tę prawdę, że tylko życie w duchu ofiary jest w oczach Bożych wartościowe, a jego przykład i niezwykła gorliwość w trosce o stan kapłański, na fundamencie którego opiera się cały Kościół powszechny, pobudzi w nas te same uczucia. Bo o ile bardziej jest to potrzebne dziś, gdy stan duchowny przeżywa największy kryzys w historii. Zastępy kapłańskie
trawione są nie tylko przez najbardziej obrzydliwe grzechy, o których wieść od czasu do czasu roznosi się za pośrednictwem mediów, ale przede wszystkim wyrosłe w ostatnich dekadach błędy, puszczone do kościoła przez modernistycznych aktywistów niczym trucizna, która rozlewa się coraz obficiej, obejmując swoim wpływem coraz szersze obszary. Kapłani niszczeni są dwojako, poprzez deprawację moralną i poprzez przesiąkanie paradygmatem liberalnym. Przez to niemal zupełnie osłabione są ich siły do walki, do której przecież zostali posłani. Ich potencjał jest całkowicie stłumiony. Kościół mocą Ducha Świętego w każdej epoce rodził wojowników, którzy bronili doktryny objawionej przeciwko aktualnym sobie błędom. Dziś, w epoce powszechnego relatywizmu, gdy ludziom wydaje się, że każdy może wyznawać to, co chce, niezależnie od prawdy, potrzebujemy ich bardziej niż kiedykolwiek. Żyjemy w wyjątkowo ciężkich czasach, które wymagają równie wyjątkowych środków, by możliwym było zdobywanie dusz dla Chrystusa na szeroką skalę. Jednym z najbardziej podstawowych jest rodzenie kapłanów, nie cielesne, ale duchowe, z modlitwy i działania. W gestii wiernych leży dzieło duchowego rodzenia kapłanów silnych duchem apostolstwa, ofiary i wierności Chrystusowi. Kapłanów, którzy są świadomi groźby zagłady, jaką nieuchronnie zapowiada kształtowanie mentalności społecznej w oparciu o ideały indywidualistyczne i materialistyczne. Którzy chcą otrzymywać i przekazywać wyłącznie czystą, precyzyjną naukę Kościoła, bez wprowadzania niedopowiedzeń i jakiegokolwiek zamieszania. Którzy będą mieli tyle sił, umiejętności i odwagi, by w obronie wiary sprzeciwić się tym, którzy ją niszczą, choćby były to najbardziej uznane autorytety. Którzy będą tworzyć nowe systemy myślowe, dzieła pobudzające do szlachetnych czynów, którzy będą stawać na czele zorganizowanych grup zjednoczonych dla osiągania konkretnych celów na każdej, prywatnej i publicznej płaszczyźnie życia, którzy mając świadomość bycia narażonymi na wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa, będą silnie zorientowani na zwycięstwo. Potrzeba nam, według słów kardynała Chlonda, kleru z inicjatywą, aktywnością, który nie tylko kieruje i mniej lub więcej chętnie wypełnia nakazy, lecz także sam bada, szuka i pracuje. Taki kler należy wychować i popierać, nim stanowiska ważne obsadzać, aby ze starego marazmu wyjść. O takich kapłanów każdemu z nas należy się starać. Takich będziecie mieli kapłanów, jakich sobie wymodlicie, powiedział święty Jan Wianney. Idąc zatem za przykładem księdza Rzechlińskiego, postarajmy się choćby część naszych codziennych trudów wraz z ufną i wytrwałą modlitwą ofiarować w intencji odnowienia życia kapłańskiego, nie tracąc nigdy pewności, że każda, najmniejsza nawet ofiara, byleby była szczera i czysta, przyniesie właściwy sobie dobry owoc i realnie przyczyni się do podniesienia i ponownego umocnienia słabego i upadłego dziś stanu kapłańskiego.